Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Witamy was. W... Zaczynamy, słuchajcie, na Interia Zielona. Tu ja mam wrażenie, że Interia jakoś poszerza swoje regiony, nie? Tak. To jest coś nowego dla mnie, Interia Zielona. No już jest od jakiegoś czasu, to jest taka eko. Ale są też inne kolory? Nie. OMG, i tutaj pokazuje emisję dwutlenku węgla od chwili wejścia na stronę, tak? I zmienia się to co chwilę. No taki bajer. Ale bajer, słuchajcie, mega bajer, ale nieważne, bo nie o tym dzisiaj. O czymś ważniejszym oczywiście. Poznań. Poznań! Manul. Czy coś wam mówi manul? Jest to kot. Zwierzę kotopodobne i poznański manul jest podobno sławny, ponieważ urodził się on w październiku 2020 roku w poznańskim zoo i urodziło się wtedy 6 manuli i jeden z nich uciekł z tego zoo. Nikt nie wie, właściwie nie było to w żaden sposób wyjaśnione, w jaki sposób uciekł, ale całe szczęście został odnaleziony w jakichś pobliskich krzakach. A szczęście dla kogo? Dobre pytanie. Nie wiem, ciężko powiedzieć. No i tego dnia otrzymał imię Magellan na pamiątkę wyprawy poza zoo. Nie wiem, czy to znaczy, że on gdzieś płynął na statku? No na cześć podróżnika po prostu, no człowieku. Koty nie pływają. No właśnie, dlatego to jest takie co? Że to jest takie z przekąsem? Tak, z przekąsem. Z przekąską? Nie będziemy wchodzić w te tematy, bo tam na pewno jakieś są nieprzyjemne rzeczy. Ale słuchajcie, dobra, bo on jest teraz znowu bohaterem. Stanął we szranki organizowanego na Twitterze głosowania w walce o Puchar Świata Manuli. Tak, odbywają się takie rzeczy i dzięki nam wiecie o tym, więc nie ma za co. Słuchajcie, internauci głosowali na całym świecie i nawet poza nim. Okej, okay, i polski kot najpierw pokonał w półfinale Manula z Niemiec imieniem Stubski, a następnie zmierzył się w finale z japońskim Manulem imieniem Bol. Tak było. Nie było prosto. Nie było prosto, nigdy nie jest prosto zresztą. Było krzywo. Było krzywo, tak? I była wielka, wielka, wielka mobilizacja. Zo też, wiecie, tam dopingowało i zachęcało do głosowania, ponieważ no, były momenty, że japoński manul wygrywał. Wygrywał w głosowaniu. Czyli to nie było takie jasne, kto Nie. Nawet jakieś zakłady bukmacherskie powstały na ten temat. Domyślam no się. I ostatecznie... Polski manul zwyciężył. Yes. Słuchajcie, z Duma. Japońskim tak, 52,6 do 47,4. W tym momencie możemy przypomnieć o głosowaniu. O głosowaniu, które już się odbyło. Już się skończyło? Tak. A, no to sorry. Ale niedługo będą wyniki, więc obserwujcie. Manul wygrał. Nie wiem, co na to. Czy coś... Czy wie? Czy otrzymał jakąś nagrodę? Nie wiem za bardzo o co chodzi, ale myślę, że w pewien sposób wszyscy otrzymaliśmy nagrodę, ponieważ dowiedzieliśmy się o nim. Tak, to prawda. Oraz powstało wiele memów, więc może część z nich po prostu, nie wiem, teraz razem wspólnie przyjrzymy. Zróbmy to. Biało-czerwony Manul Magellan. Przesłodki. Tak, bo te manule to są właśnie takie... Jakieś takie przygarbione koty. Puszkowe, tak. O, słynne zdjęcie polskich dum. Sami mężczyźni, ale Manul jest chyba też mężczyzną, więc pasuje. Manul, husaria. Tak, tak. Co prawda ten hełm wskazuje na jakieś rzymskie rejony, a tutaj to trochę znowu jest jakiś samuraj. Tak, samuraj w stylu mangi. Ale wiecie, o, tutaj mamy jakiegoś komandora. Komandor Manul. Tutaj znowu jakiś rycerz. Tak. Coś cudownego, no, słuchajcie. Dużo rycerza. Coś cudownego. Mogę wam jeszcze wspomnieć tutaj właśnie, bo co to są te manule właściwie? No. Interia Zielona nam w skrócie przybliża, że są to koty niezwykłe. Tak.
Niezwykłe. Jak wszystkie. Zamieszkują góry Azji Środkowej, świetnie się wspinają. Spotyka się nawet na niemal 5000 metrów nad poziomem morza, gdzie ludzie mają już kłopoty z oddychaniem. No więc super, no. Jeżeli mogą być tam, gdzie nie ma ludzi, no to pozostaje im tylko zazdrościć, nie? Pozostaje im zazdrościć. Grzegorz Braun Show odbyło się w ubiegłym tygodniu. Grzegorz Braun. Nazwisko brzmi bardzo niemiecko. Niemiecko. A to Polak, patriota z krwi i kości. Okej. Okay. Grzegorz Braun postanowił taki performance, napaść. Art and business zaprezentować w kuluarach sejmowych. Panie pośle, co pan zrobił? Panie pośle, jak tak można było się zachować? Rozchodzimy się, proszę państwa. Tu się rodek. Rozchodzimy. Odejdźcie, to musimy się wietrzyć, odchodzimy. Nowy Sejm, nowe dymy. Tak? To stream leci. No jakoś trzeba się wyróżnić. Wiemy, jak to działa, te wszystkie reality show, hotele, srotele. Najważniejsze jest to, żeby przykuć uwagę na siebie. Czy dobrze, czy źle, to nie ma znaczenia, tak? Gada się o tym? Gada. Potem wszedł na mównicę sejmową i zaczął rozprawiać o jakichś okultyzmach. No chciał po prostu wyjaśnić tę sytuację. Warto moim zdaniem wyjaśnić oczywiste sprawy, które nie dla wszystkich mogą być oczywiste. Nie, oczywiście, że tak. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie Panie pośle, bardzo proszę odnieść się do słów, które pana dotyczyły, jeżeli pan wypowiada się w trybie sprostowania. Panie marszałku, przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu. Bardzo. Zupełnie przypadkiem, albo nie przypadkiem, okazało się, że jego występek bardzo miło przyjęli wyznawcy islamu. Często ci skrajni gdzieś tam na różnych grupkach. Mhm. Czyli spodobał im się? Tak, został ich bohaterem. Okay. I modlą się teraz do Allaha, żeby przeszedł na islam. Braun, żeby przeszedł na islam. Okej. Okay. Więc nie wiem, czy o to chodziło, ale to się wydarzyło. Nieważne. Dymy do rana robimy. Tymczasem rzeczniczka Konfederacji, tak, pojawiła się jakaś kobieta. I ona odpowiada twarzą za wszystkie występki mężczyzn Konfederacji. No ja myślę, że super, fajnie. Ewa Zajączkowska, kreseczka Hernik, która powiedziała że to jest happening i powiedziała... A dlaczego nie? Jak można inaczej określić te akcje? Niektórzy też tak określają to ze względu na to, że Grzegorz Braun jest artystą, jest reżyserem i być może to jest jego forma ekspresji. Super. Czyli art and business po prostu. No to mówiliśmy od początku przecież. Ale rzeczywiście, że tak. Konfederacja nie wiedziała, co zrobić z tym fantem. Oni zawsze mają pod górkę, słuchaj. Tak, biedni. Zawsze oni chcieli tylko gospodarkę naprawić. Tak, tak. No i usunąć tam jakichś szkodników, wiesz. No ale to głównie chodziło o gospodarkę. Tak, tak. I zawsze po prostu tam u nich znajdzie się po prostu ktoś, kto powie o jakieś 50 zdań za dużo. I znowu po prostu biedni muszą tłumaczyć. Okropne to jest. Okropne. No i słuchaj, Grzegorz Braun został zawieszony w prawach członka Klubu Konfederacji oraz otrzymał zakaz wystąpień na mównicy sejmowej i taką informację przekazał Sławomir Tłumęce. Myślę, że to jest niezłe wyróżnienie, że jeżeli nawet w Konfederacji się nie za bardzo są zadowoleni z ciebie, przynajmniej oficjalnie. Dokładnie. Ciekawe, czyli dołączył właściwie już oficjalnie do Korwina. Tak, już jest bardzo blisko. Te wyspy są bardzo blisko. Dzięki temu będzie mógł może niedługo z Korwinem założyć nową partię. No bo Konfederacja 2. Coś już planuje nową partię. No, ale super. No. Tymczasem na zrzutka.pl pojawiły się zrzutki. Na?
No bo oni mu zabrali uposażenie posła i diety poselskie. OMG, i nie będzie miał teraz pensji. Nie będzie miał pensji, więc na zrzutce pojawiła się zrzutka. Tak, i uzbierano tam już w kilka godzin 73 tysiące złotych. Super, fajnie, bardzo miło. Czyli polscy patrioci po prostu... przeznaczają pieniądze na słuszne cele. Ale rzeczywiście, że tak. Tymczasem zrzutka dzień później, bo to się działo wszystko wieczorem, zablokowała te wszystkie zrzutki i powiedziała, że to się nie wydarzy. Aha, no nie fajnie, no ale oczywiście to jest następne jakaś lewactwo i bojówkarze i sataniści, więc nic nowego. I co ja myślę jeszcze? Co? Na pewno jest jakieś homolobby. Tak, też tak myślę. No. Tak, też tak myślę, to jest za dużo. Pojawiło się oczywiście mnóstwo memów na ten temat. Myślę, że możemy przez kilka przejść. Chętnie. Kraków, gdy temperatura spadnie poniżej 5 stopni. Tak. Mam ogniotek pękł w salonie. Gniotek. To mnie akurat rozbawiło, jak to zobaczyłem. Bo to było takie memories, tak? Tak. Wiesz, dzieci nie wiedzą, o co chodzi. Mi akurat nigdy nie pękł gniotek. Nie, mi też nigdy, bo ja aż tak miałem niepokój, że może to się wydarzyć. Tak, ja też. Cały byłem czas, ostrożny. Całe dzieciństwo miałem w sobie ten niepokój, że ten gniotek może się rozwalić. Ale na szczęście się nie wydarzyło. Specjal na 500 tysięcy subów, no to był taki specjał. Kiedy ktoś podpalił styrtę, kiedy słyszysz dźwięk odpalanej gaśnicy, a na sali nigdzie nie widać Brauna, kościół, szkoła, gaśnica, nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Oj tak, zawsze walka. Jezu, czy wy pamiętacie jeszcze, jak piękne Andrzej Duda, czasy, prezydent Polski, rapował w... rapował, to duże słowo. Duże słowo, ale tam deklamował na rzecz zbiórki, która miała walczyć z patologią, jaką jest fakt, że nie było pieniędzy w kasie państwa na jakieś rzeczy medyczne. Ej, no po prostu już przestań być takim hejterem, dobra? Już naprawdę. To jest, mówisz tutaj o głowie państwa, no, czy coś? No, czy dupie nawet. Ale nie jestem jedynym hejterem tutaj, ponieważ na krytyce politycznej pani Katarzyna Przyborska napisała... No a co może być na krytyce politycznej? No chyba... No, napisała taki tekst o tytule Czy można śmiać się z Brauna? I który się kończy takimi... Że nie można? Że słuchaj, no słuchaj sam. Jestem pewna, że scena gaszenia świec chanukowych staną się wiralem, ale śmiech jest niebezpieczny, bo oswaja, poniekąd normalizuje. To, co śmieszne, wydaje się już nie takie niebezpieczne, a za chwilę może okazać się śmiertelnie poważne. Nasz sejmowy dziwoląg reprezentuje przecież parę tysięcy wyborców. No co ja ci mogę powiedzieć, pani? Śmiać się czy nie śmiać? Śmiać czy nie śmiać? Śmiać czy nie śmiać? Ja myślę, że lepiej zawsze się śmiać niż płakać, tak? Ale myślę, że śmiech też nie jest równoznaczny z tym, że... Że się coś popiera albo... Albo ignoruje, tak. Albo tak, więc no to jest kwestia po prostu, nie wiem... Kontekstu. Ten pierdol kontekst. Zaczęliśmy tak trochę liznając. Liznając? Japonię, więc wróćmy tam, słuchajcie. Mam nadzieję, że Japonia jest z nami. Japonia! No w Japonii się dzieje, ewidentnie, jak zawsze. Są tam różne ciekawe przedsięwzięcia. Pokemony. Również. Oraz ludzie przebierający się za wilki. Jak tutaj nam donosi antyradio, tak? Jesteśmy na antyradiu. Istnieje coś takiego w Japonii jak ZPET. Jest to jakaś organizacja, która została założona w 1984 roku. Właściwie jest to firma, okej. Okay. Firma, która skupia się na dostarczaniu wyjątkowych modeli i kostiumów, które następnie trafiają do filmów, reklam, a nawet parków rozrywki. Na poważnie, na poziomie, wiesz, jakieś tak. Tworzenie różnych rzeczy. Znowu art and business. Dokładnie tak. No i słuchajcie, okazuje się, że jeżeli masz pieniądze, to możesz mieć co chcesz, wyobraźcie sobie. To wiemy. Również możesz sobie złożyć jakieś zamówienie w tym oto, w tej oto firmie, na to, co ci przyjdzie do głowy, na przykład na strój właśnie wilka, ponieważ jeden z mieszkańców Japonii, mianowicie Toru Ueda, stwierdził, że on już nie chce być człowiekiem. Same girl. Stwierdził, że gdy przebiera się w swój kostium wilka, przestaje być obciążony ludzkimi problemami i zaczyna się w pełni relaksować. Nosi przebranie między innymi w domu,
bo dzięki temu może zapomnieć choćby o problemach w pracy. Widzicie? Śmieliście się z niego, a teraz sobie myślicie, a może on znalazł wyjście? A gdybym był wilkiem? No. Gdy noszę ten kostium, już nie czuję się człowiekiem. Jestem wolny od ludzkich relacji. Zapominam o wszystkich problemach, o zmartwieniach z pracy i innych miejsc. Powiedział pan Toru Ueda dla Antyradia. Na pewno dla niego. Pewnie zastanawiacie się, ile coś takiego... Tak, pieniądze są przede wszystkim najważniejsze przecież. Więc Toru nie żałował, ponieważ koszt takiego kostiumu waha się w okolicach 100 tysięcy złotych, czyli 23 tysięcy dolarów. No słuchaj, jeśli mu to pomaga, jeśli ma być pan Toru mniej nieszczęśliwa, smuteczki i zmartwienia idą w kąt. Dokładnie tak. No to... Jak tutaj dyskutować można? Jak? Co ja mam do powiedzenia tutaj? Dokładnie tak. Stworzenie tego kostiumu miało trwać ponad 50 dni. Tak, więc to nie jest, wiesz, takie hop-siup, jakiś szajny. No. Okej? To jest poważna robota. Co ciekawe, firma informowała już o tym, że liczba zamówień od osób, które chcą nosić kostiumy w prywatnych celach, doświadcza wzrostowego trendu. Tak. Myślę, że wiecie, jest wiele opcji. Nie musicie być koniecznie wilkiem, możecie być na przykład... Łabędziem. Był taki program, łabędziem być. Był taki program. Słuchajcie, dużo programów było i myślę, że jeszcze więcej będzie. Ja myślę, że jest to sytuacja niezwykle fascynująca. W związku z tym Antyradio postanowiło stworzyć ankietę pod artykułem z takim kwapiącym pytaniem. No. Co o tym myślicie? Słuchajcie, jeszcze powiem wam tylko 4 odpowiedzi. Możecie zdecydować i wpisać w komentarzach. Pierwsza. To dobrze, że ludzie spełniają marzenia. To ja. Takie zachowania są negatywnym zjawiskiem. To nie ja. Tego typu potrzeby należy leczyć u specjalisty. To chyba Brown. I słuchajcie, 4. Udawanie wilka? Ciekawy pomysł na zwalczenie stresu. Ja myślę, że ja zaznaczę 4. Ja 1. Ja jestem za marzeniami. Tylko 80 osób zagłosowało, ale nie mamy niestety wyników głosowania. Jestem trochę rozczarowany tym faktem. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcineczek. No już głosik wysiada. No wiem. Wszystko dla nich. No wiem. Żeby to jeszcze się przekładało w suby, kupna książki albo jakieś inne lajki. Albo coś innego takiego. Tak, mogłoby. Święta no się zbliżają, czasem, koniec roku. Te sprawy. No my się tymczasem żegnamy, no bo ile można? Ile można gadać? Idziemy, bo po prostu jesteśmy tacy słabiutcy. Dziękujemy. Pa, pa. Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.